Niech pan tego nie robi. Z Afryki, niech pan tego nie robi, bo to jest źródłem lęków w wielu środowiskach polskich. Pytanie było proste, proszę o odpowiedź i nie uciekać od pytania. No nie, no należy zapytać, żeby można było jednoznacznie odpowiedzieć. Więc panu powiem tak, dlatego mówiłem o tym, że rzeczą zasadniczą jest, aby przyjąć dobrze, to nie znaczy bezkrytycznie. Państwo polskie musi mieć prawo do sprawdzenia każdego przybysza. Państwo polskie musi samo określić, ile osób może przyjąć. Ja chciałbym, żeby przyjęto jak najwięcej w tym sensie, żeby jak najwięcej problemów ludzkich rozwiązać, ale na miarę naszych możliwości. I chciałbym bardzo, żeby każdy z nas, ja również, nie jako były prezydent, tylko jako Bronisław Komorowski, żebyśmy mogli wziąć udział w budowaniu akcji nie tylko pomocy dla ludzi, którzy się w Polsce pojawią, ale również w budowaniu mechanizmów ich integrowania się ze społeczeństwem polskim. A wie pan, ja jestem z rodziny afrykanistów akurat. Mój ojciec był profesorem uniwersytetu, był afrykanistą. I ja akurat z tymi problemami i z tego rodzaju, i z ludźmi, z kulturą, odrębnością kultur, religii, zawsze miałem wiele do czynienia. I ja sam siebie nie muszę przekonywać. Jeżeli panu zależy na tym, żeby to poszło gładko, to pan powinien też przekonywać własnym życiem, własnymi zachowaniami, także i pytaniami. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Panie senatorze, to jest naprawdę... Przepraszam Pan mówił, że pytania z... Ale Państwo zabraliście tyle czasu, drążąc jeden temat, jest rzeczywiście bardzo istotny. Proszę Państwa, Panie Prezydencie.